Witajcie moi kochani. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie dla samotnych. Dla singli, dla samotnych. Bo czasami można być w związku, jak ja to mówię, ale mimo wszystko można być samotnym. I wiecie co, ja tak dzisiaj sobie pomyślałam, że zrobię taką mocniejszą analizę. Może dlaczego jesteś singlem, dlaczego jesteś za długo singlem, jakie fakty może z życia wpływają na to, że nie możesz znaleźć partnera, bądź jeśli kogoś znajdziesz, to ten ktoś odchodzi. Bo na pewno są tematy. Kochani, jeszcze zanim zacznę, to chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Wczorajsze wideo pobiło rekord, jeśli chodzi o wyświetlenia, jeśli chodzi o Wasze lajki i Wasze komentarze. Jestem Wam naprawdę wdzięczna, to aż się chce pracować i pomimo dzisiejszego wielkiego zmęczenia, wiecie, te podstarzałe kobity i te sprawy, oczywiście chcę Wam dać coś w zamian. Także dziękuję Wam naprawdę z całego serca. Okej, kochani, to najpierw może zrobimy analizę, jeśli chodzi o to, dlaczego, jakie tematy z dzieciństwa może wpływają na to, że jesteś samotny. Później zobaczymy, co się oczywiście wydarzy w miłości dla Was, kochani. Samotni bądź single, jeszcze single, wiecie, my tu czarujemy i wyczarujemy. Wyczarujemy Wam super partnerów. Może niekoniecznie jakieś dusze dualne, które braknie dusze, które męczą i odchodzą, ale takiego, wiecie, wymarzonego. Ok. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłania. Mamy jedną kartę. Muszę najpierw, bo to są karty po niemiecku, przeczytać sobie. Okej. Okay. Tu będzie taki problem, kochani, z dzieciństwa, że tak naprawdę nigdy nie mogłaś mówić o tym, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba, bądź co Ci się podoba. Zawsze musiałaś stać prosto, to jest oczywiście w cudzysłowie, musiałaś chować swoje uczucia. Zawsze musiałaś być grzeczna, nigdy nie mogłaś powiedzieć swojego zdania. Musiała być zawsze wdzięczna za to, że nie wiem, że masz rodziców. Może słyszałaś nawet słowa, ciesz się, że masz rodziców, ciesz się, że masz dach nad głową, ciesz się, że nie wiem, masz co jeść, bo inne dzieci na przykład tego nie mają. To niestety bardzo często rodzice wypominają dzieciom, kiedy rzekomo są niewdzięczne. I tak naprawdę to się ciągnie, czy może ciągnąć, oczywiście nie każdy pójdzie z tym w rezonans, ale to się może ciągnąć do dnia dzisiejszego. Że w momencie, kiedy kogoś poznajesz i boisz się go stracić, wtedy całe swoje zdanie na temat zachowania tego człowieka, swoich potrzeb, ukrywasz bardzo, bardzo głęboko w swoim sercu i nie mówisz o tym, nie mówisz o swoich potrzebach, nie mówisz, co Ci się nie podoba, bo po prostu boisz się, że ten ktoś Cię odrzuci. I może też tak było w dzieciństwie, kiedy w pewnym momencie mogłaś się odważyć, czy mogłeś, na to, aby powiedzieć, że nie, to mi się nie podoba, na przykład w wieku dojrzewania, kiedy hormony buzują i dzieci się buntują. Więc wtedy mogłaś powiedzieć swoje zdanie i może znowu usłyszałaś, bo jesteś niewdzięczna,
bo ty jeszcze mi na przykład nie podziękowałaś, że ci tyłek wycierałam. Takie słowa ja usłyszałam od mojego ojca pewnego dnia. Ciesz się, że miałaś ojca i ciesz się, że ci tyłek... I nie podziękowałaś jeszcze, że ci tyłek wycierałem. Poważnie. No ale takiego ojca, jak ja miałam, to nie życzę nikomu. Także tutaj właśnie... wiecie co? To chyba ja idę również z tym czytaniem w rezonans. I co się dzieje? Po prostu nie ma pewności siebie, zatracamy pewność siebie. Nie wiemy, czy nasze zachowanie, czy to mówienie swojej prawdy jest właściwe, czy nie. I praktycznie to się ciągnie oczywiście podświadomie całe życie. I to może właśnie powodować to, że nie mówiąc o swoich potrzebach, a znajdując jakiegoś partnera, on po prostu nie wie, on robiąc to, co robi, myśli, że tobie się tak podoba. Więc jeśli na przykład, nie wiem, partner nie pomaga ci w domu, no, a ty się boisz mu coś powiedzieć, bo się zaraz oburzy i może się, nie wiem, wyprowadzi, albo powie, ja nie będę tu z tobą mieszkał, albo, nie wiem, masz tylko romans i boisz się mu powiedzieć, że liczysz na coś więcej, że on po prostu ucieknie i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest, no niestety, bardzo mocno skrywane swoje potrzeby, mówienie swojej prawdy. I to może mieć wpływ na to, że albo trafiasz na niewłaściwych ludzi, niewłaściwych partnerów, albo po prostu oni czują to, bo wiecie, ja zawsze mówię o prawie rezonansu, co w środku, to na zewnątrz. Jeśli ty jesteś, że tak brzydko powiem, zahukana w swojej skorupie, że się wszystkiego boisz, że boisz się, że ten ktoś ci ucieknie, że boisz się, że nie sprostasz wymaganiom, że jesteś niewystarczająca, to automatycznie to wysyłasz w przestrzeń. No i niestety albo będziesz przyciągała ludzi, którzy ci będą dokładnie to jeszcze raz odzwierciedlać, będą mówić właśnie, że ty w ogóle się ciesz, że masz faceta, ciesz się, że w ogóle masz męża, ciesz się, że w ogóle się z tobą ożeniłem, ciesz się, że już 2 lata z tobą wytrzymuję. Wiecie, o co chodzi. Więc to, tutaj ta karta mówi, już czas to zmienić. Popracuj ze swoim wewnętrznym dzieckiem i zmień to. Komunikuj swoje potrzeby, komunikuj to, co ci się nie podoba. A przede wszystkim przyjmij siebie taką, jaką jesteś i sobie powiedz, jestem naprawdę wartościowa, ja nic złego nie robię. Ja chcę kochać i chcę być kochana. Okej. To zostawmy ten temat. Zobaczmy teraz następne karty. Twoim następnym problemem może być, kochanie, jeśli coś dajesz i czujesz się zraniona, to dajesz, aby coś w zamian odebrać. I ta karta mówi, jak mam to wytłumaczyć? Po niemiecku to by mi to bardzo szybko poszło. Czyli ty dajesz i dajesz i dajesz. I jeśli coś z powrotem nie dostaniesz, wtedy czujesz się zraniona. Więc ta karta mówi o tym, że może zawsze za dużo dawałaś. Nawet jeśli nie byłaś o to proszona. I w momencie, kiedy ktoś ci nie dawał czegoś z powrotem, to wtedy czułaś się zraniona. I ta karta mówi o tym, abyś... Ja znowu mówię o tym balansie, o tym wyrównaniu. Wiecie co, ja również miałam takie, to człowiek tak podświadomie, pomagasz, robisz i mimo wszystko, nawet jeśli mówimy, że nie potrzebujemy czegoś w zamian, ale podświadomie liczymy na to, że ten ktoś na przykład będzie wdzięczny. Ale jeśli dajemy czegoś bez pytania, bo na przykład ktoś, nie wiem, wiem, że ktoś lubi na przykład tofifi. I za każdym razem przynosimy to tofifi, a nie dostaniemy z powrotem, nie wiem, naszych gumibersien, które lubimy, to czujemy się automatycznie rozczarowani. Czyli tutaj ta karta mówi, przyjrzyj się dokładnie temu,
ile z siebie dawałaś i czy byłaś rozczarowana tym, że nie dostałaś coś z powrotem. Bo oczywiście to później ma wpływ na związek, czy na zachowanie związku. Bo jeśli na przykład poznajesz kogoś i już na dzień dobry ładujesz w niego całą swoją energię, to ten ktoś może się po prostu wystraszyć i uciec. A ty się czujesz zraniona, bo przecież tyle z siebie dałaś. I warto się zastanowić, czy ten ktoś prosił mnie o to. Jeśli mnie nie prosił, to nie powinnam czuć się zraniona, bo ja to robiłam od siebie. Następna karta mówi o tym, że im bardziej jesteś otwarta, tym bardziej inspirujesz innych. Więc tutaj następna karta mówi o tym, zastanów się, czy byłaś otwarta, czy byłaś szczera, czy zakładałaś maskę, aby się komuś przypodobać. I niestety, kochani, oczywiście my wszyscy nosimy maski, bo bez masek, czyli gdybyśmy zaczęli nagle wszyscy mówić prawdę, to by nie było żadnego związku na świecie, na przykład. To by ludzie nie mogli ze sobą pracować. I jeśli, załóżmy, poznając kogoś, czy będąc w jakimś związku, ty cały czas udajesz kogoś, kim nie jesteś, to prędzej czy później ty, bo granie, bo aktorstwo to jest niestety ciężka praca i w pewnym momencie przestaniesz grać i pokażesz swoją inną twarz, tą prawdziwą i wtedy nie zdziw się, jak osoba będąca z tobą w jakimś połączeniu, ale to może być każde połączenie, to nie tylko jakieś związki romantyczne, małżeńskie, partnerskie, to może być również w związku, nie wiem, w pracy, z koleżanką, no we wszystkich związkach. I w momencie, kiedy ty już nie masz siły grać i pokażesz swoją prawdziwą twarz, wtedy ludzie będą w szoku, bo to nie jesteś ty. Oni cię takiej nie znają. Oni poznali cię w masce i załóżmy taką cię pokochali, polubili, a tu nagle spada maska i nagle widzą całkiem inną osobę i wtedy się związki psują. Więc tutaj ta karta mówi, bądź, oczywiście nie musisz zawsze mówić prawdy, żeby kogoś nie zranić, ale bądź sobą. Ok, to też mamy. Jeszcze weźmiemy jedną kartę. Dzisiaj przyjrzymy się mocniej tym właśnie singlom, tym samotnym. To jest takie wszystko do refleksji, kochani. No, spokojnie, spokojnie do tego na górę. No. I mamy kartę problemu. Ciemna strona twojej duszy. Nie czujesz się kochana. Może nigdy się nie czułaś. Może nie czułaś się w dzieciństwie kochana. I to się za tobą ciągnie. I tak naprawdę podświadomie ty pragniesz tej miłości. Świadomie pragniesz tej miłości, ale podświadomie jest przekonanie typu, ale mnie i tak nikt nie może kochać. I zastanówcie się, kochani, czy w dzieciństwie, czy właściwie to wszystko zaczyna się w dzieciństwie. Takie właśnie problemy, że jeśli czułaś się niekochana przez rodziców, jeśli rodzice nigdy ci nie powiedzieli, że cię kochają, jaka ważna jesteś dla nich, czy ważny, jeśli nie zajmowali się tobą, nie mieli czasu dla ciebie, ty się czułaś niekochana i to się ciągnie do dzisiaj. Więc również podświadomość, wiecie, świadomość to jest takie maleńkie ziarenko, którego używamy, który ma wpływ na nasze życie. My świadomie idziemy do pracy, świadomie jedziemy autem, czasami nawet nie,
Znacie pewnie historię, że wsiadacie w auto i nagle znajdujecie się pod domem i się zastanawiacie, Boże, a gdzie ta droga, nie? Czyli to również robimy podświadomie. A już taki problem właśnie to nie jestem kochany, czy nie byłam kochana, nikt mnie nie pokocha, to siedzi głęboko w podświadomości i dokładnie to będzie sterować waszym życiem. Przyjrzyjcie się, proszę, właśnie tym tematom z dzieciństwa i popracujcie nad tym, że to, że rodzice nie okazywali wam uczuć, to nie znaczy, że nie jesteście warte miłości. Ok. A teraz zrobimy tak, kochani. Zakładamy, że nasze dziewczyny i chłopaki, single, przepracowali te tematy, o których przed chwilą mówiłam. Co zmierza, jaka energia stoi do dyspozycji moim singlom tutaj w moim kolektywie, czy w naszym kolektywie, na naszym kanale. Co zmierza do singli? Jeśli przerobicie te tematy, jeśli wejdziecie w wartość siebie, jestem... mówię swoją prawdę, nie muszę nosić masek, nie muszę udawać kogoś innego. Jestem warta miłości. Co się wydarzy? Jaka energia stoi do dyspozycji dla moich singli? Oj Boże, z tym schylaniem się. Mamy. Mamy to. I mamy króla buław. Ho, 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 będzie gorąco, single i singielki. Mamy szóstkę buław, mamy ósemkę buław i mamy... O, zgadnijcie, jaką kartę mamy. Ale to nic, single też muszą przez to przejść. Mamy rycerza mieczy. Ok, to co, dopowiadamy. Nie, dopowiadamy Leni. O, już wystarczy. Wiecie co, ja tak może zacznę od tego rycerza, no pasuje jak nie wiem. Zacznę od tego rycerza mieczy, bo wiecie co, no my wiemy, że rycerz mieczy to jest ten, co pojawia się i znika. Bardziej tej karty nie będę tutaj rozkwiniać i powiem wam tak. Możecie być oczywiście singlami, ale macie takiego właśnie dochodzącego pana, który przychodzi, kiedy mu się stęskni i... Jak już naładuje baterię, czyli przyjdzie do takiej stacji benzynowej, właściwie energetycznej, naładuje się energetycznie i sobie idzie. I zawsze zostawi, jak ja to mówię, zapalniczkę w kuchni na stole i za jakiś czas, za parę tygodni, za 2-3 miesiące, nagle mu się przypomina, że zostawił tą zapalniczkę i musi po nią przyjechać. Wiecie, o co chodzi. I niektórzy z was, nawet będąc singlami, bo sorry, ale to nie jest związek, więc nie mówmy o związku tutaj. Macie takiego pana dochodzącego, będę mówić tak, jak to widzę, który was obserwuje. I teraz co z tym panem? On was obserwuje, drodzy single, czyli to jest ten dochodzący, pojawiam się i znikam. I co się wydarzy z nim? Ja zaczynam od tyłu dzisiaj, bo najpierw chcę tego gościa prześwietlić, który może być w waszym życiu właśnie taki, który pomimo tego, że gdzieś go tam macie, to i tak czujecie się samotne. Bo to, co on robi, to nie jest związek. No tylko przyjdzie się zatankować. Single. Tutaj może się pojawić stabilność. Może ktoś będzie chciał właśnie, ten pan, nie? Ten, co się pojawia i znika, będzie chciał stabilności. Jeszcze jedną kartę muszę dołożyć, bo coś mi tutaj aż nie wierzę, powiem wam. Aż nie wierzę. No ale słuchajcie, nawet krowa zmienia poglądy.
No, z kartą Dzień, który nigdy nie nastąpi, to jest praktycznie karta, której ty byś powiedziała: nie, z tego i tak nic nie będzie. Już tyle czasu mówię, jesteśmy w tej konstelacji takiej właśnie, że przychodzi i odchodzi, ale ta karta mówi: nigdy nie mów, nigdy. I tutaj nagle ten rycerz mieczy może zechcieć z całego związku. Wow. To jego już mamy obrobionego. Teraz mamy króla buław, kochani. Może się pojawić w waszym życiu to gorące ciacho, ten pełen namiętności, ten pasji. To jest facet, który lubi podróże, kocha sport, ma wiele kobiet wokół siebie, ale tak naprawdę to wy z kartą słońca będziecie jego szczęściem. On może się pojawić w waszym życiu i to będzie największe szczęście. Jeszcze jakąś kartę do tego króla buław, do tego gorącego, hot, hot, hot. Właściwie to już nie musimy nic dopowiadać. To może być ktoś spod znaku ognia. Taki, wiecie, król lew. O Jezu. No i będziecie parą. To będzie ktoś, kto wzbudzi również twoje uczucia, który dotknie twojej duszy, słyszę. Pomimo tego, że jest może na zewnątrz będzie pokazywał takiego macho, ale słuchajcie, jak on popatrzy na ciebie, to nogi się uginają. Jeszcze chciałam coś głupiego powiedzieć, ale dobrze, nie powiedziałam. W każdym razie ten ktoś nie tylko, że będzie bardzo mocny pociąg seksualny, ale on również będzie w stanie dotknąć twojej duszy. Tego życzę wszystkim singlom tutaj. Następną kartą jest szóstka buław. Wiecie co, ja tutaj odnoszę wrażenie, bo mamy kompas i mamy przystojnego pana, romantycznego. Ten pan, słyszę, kogoś możesz poznać w podróży. W jakiejś społeczności, może na jakiejś imprezie, gdzieś, gdzie będzie duże zamieszanie, gdzie będzie dużo ludzi. I praktycznie tutaj możesz, to wiecie co, to może być tak, że ja tu słyszę taki kierowany przypadek, że załóżmy, miałaś być w jednym klubie na imprezie, ale w ostatniej chwili zdecydowałaś się na inny, bo z kompasem to jest zmiana kierunku. I w tym klubie możesz kogoś poznać. Miałaś lecieć na przykład na Majorkę, a w ostatniej chwili stwierdziłaś, że nie, no na Majorkę to nie. Popatrzyłam na pogodę, tam jest jeszcze za zimno, a to polecę sobie, nie wiem, na Zanzibar. I tam możesz spotkać właśnie tego faceta. Też może być tak, że mówię, ja tu słyszę bardzo mocno podróż, bądź właśnie duże skupisko ludzi. To może być jakiś festiwal, może na Sylwestra. W każdym bądź razie tu będzie zmiana kierunku. Druga sprawa, już słyszę, że to może być ktoś kompletnie nie w twoim typie. Ty lubisz na przykład wysokich brunetów, a tutaj się okaże średniego wzrostu blondyn, który cię kompletnie zaczaruje i ty powiesz: cholera, no to nie mój typ, ale facet ma coś w sobie. To mamy następną kartę. I ta karta, a nie, czekajcie, jeszcze sobie doczytam to. Może, nie no, za dużo, po jednej karcie proszę. Jeszcze tutaj właśnie tą zmianę kierunku, jeszcze bym chciała jedną. O, mamy, co mamy? Coś, za kim tęskniłaś. Może być tak. A, słuchajcie, jeszcze jest jedna opcja. Wiecie co? Ktoś może wrócić z podróży do was, za kim tęskniłaś.
Bo karta kompasu to są podróże, może ktoś albo właśnie, nie wiem, mieszka na w innym kraju, w innym na innym kontynencie i nagle ten ktoś wróci z powrotem do ciebie. Z kim może się pożegnałaś, no bo wiadomo, jeśli ty mieszkasz, załóżmy, w Polsce, a ten ktoś wyleciał do Stanów, no to wiadomo, no jaki związek, nie? Więc może pożegnaliście się i nagle gościu po iluś tam latach stwierdził, nie, to ja wracam do Polski, no i bo cały czas moje serce pika do tej właśnie Kasi, Zosi czy Małgosi. I to jest ktoś, za kim cały czas tęskniłaś i on może do ciebie wrócić. Wow. Okej. No i ta karta, powiem wam, na razie mi tak jeszcze, ale dobra, spróbuję. Ósemka buław to jest komunikacja, dużo komunikacji, dużo nerwów, dużo, tu jest jakieś zamieszanie mocne. Tu mogą być jakieś kłótnie, mogą być właśnie w takim, możesz się znajdować w takim labiryncie, ale ja nie wiem, o co chodzi, ja muszę sobie to mocno doczytać, o co tu chodzi właśnie z tą komunikacją, może z plotkami. Bo oczywiście możesz się znajdować w sytuacji, oczywiście jesteś singlem i praktycznie boi, ach, to mogą być jakieś tam portale datingowe, czy nie wiem jak tam się w Polsce, ale załóżmy Tinda, Minda i tak dalej. I ty praktycznie tam się dużo dzieje, jest dużo komunikacji, ale tak naprawdę to cię denerwuje jako singla. I czasami w ogóle nie wiesz, co masz robić, czujesz się, czy znajdujesz się właśnie w takim labiryncie i nie wiesz, what the fuck, czy ci faceci są normalni, czy nie, czy ten jest szczery, czy ten jest oszust. O, właśnie, coś takiego słyszę, bo tutaj są tylko karty komunikacji, labiryntu, to ja bym to wzięła dla singli jako właśnie, aha, i ty po prostu... Ta karta mówi, daj sobie spokój z tymi, jeśli jesteś rzeczywiście na jakichś portalach randkowych, daj sobie spokój, z tego nic dobrego nie wyjdzie. Ok. To teraz patrzymy, jaką radę ma dla ciebie uniwersum. Zostaw wszystko za sobą. Puść tą całą przeszłość i ruszaj w inne strony. Zostaw wszystko, co cię obciąża, co ci nie służy. Wszystko, co cię zraniło, co kosztowało cię dużo nerwów, dużo bólu. Tutaj koło fortuny, przeznaczenie działa na twoją korzyść, aby cię wyciągnąć z wielkiego bólu serca. Ten ból przeżyłaś, większego już przeżyć nie możesz. I zostaw to wszystko za sobą. Czeka cię spełnienie marzeń. I jeśli jakiś związek ci nie służy, jakieś sytuacje, to je opuść. Wszystko, co cię nie spełnia emocjonalnie, odejdź, otwórz się. Na ciebie czeka spełnienie marzeń. Tylko musisz poznać swoją wartość. Wszystko, co ci nie służy, kto ci nie służy, zostaw to za sobą. Puść to wolno i otwórz się na coś całkiem nowego, kochani. Bądź odważna, słyszę. Bądź odważna. No. I na ciebie czeka szansa z asem buław. Czeka na ciebie szansa, którą jest życie w ogniu, w namiętności, w pędzeniu ze swoimi pasjami, ze swoimi tęsknotami. I ta szansa ci się pokaże w momencie, kiedy odstawisz ból z przeszłości, kiedy zostawisz sytuację, zostawisz ludzi, którzy cię zranili, sytuacje, które ci nie służą, to dostaniesz szansę od uniwersum na coś nowego. I mamy asa kielichów, kochani. Szansa na namiętność, na miłość, na ogień i na spełnienie w miłości. Kochani, cóż tu więcej powiedzieć?
Mamy piękne czytanie dla singli. Jestem bardzo ciekawa, ile osób poszło w rezonans. Z góry dziękuję za Wasze komentarze i za łapki w górę. Kochani, wszystkiego dobrego, buziaczki.